Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Jurassic Park i uwaga, uwaga, działa! Zrobiłem w końcu ten piec, to jak widać jest materiał, przypadkiem, naprawdę przypadkiem przetopiłem materiał, już wam pokazuję jak to wyglądało. Chodzi o to, że tutaj gdzieś był blok, który ja skopałem i cobblestone, jak możecie zaraz zobaczyć, ja wam to pokażę, jeśli go wrzucimy, on się tutaj pojawia jako jeden z bloków, które się przepalają. Możemy ich wrzucić trochę więcej. I to wszystko się tutaj przepala. Dobra, to jednak nie wleciało. No i teraz jak widzicie, to jest tutaj poukładane. To się wszystko ładnie, pięknie przepala. No i taki przypadek się stał, że niestety, ale spadł mi jeden blok, czego nie widzieliście. Jak widać, tutaj się wszystko przepala. Wszystko już działa elegancko. A tutaj mamy te pozostałe rzeczy, których ja nie wykorzystałem. Ten piec będzie na tą chwilę wyglądał w ten sposób. Czy mam dość dużo miejsca? Mało ma miejsca. 192 sztabki tylko. Łącznie tu się zmieszczą. Ale jak dołożymy trzeci poziom, to mam nadzieję, że będzie tego troszeczkę więcej. Tak czy inaczej mamy też gold nuggety, które ja tutaj wrzucę teraz. I jak możecie zobaczyć, wypełniło się gold nuggetami. Tutaj wszystko jest pełne. Tych slotów jest tyle i to się będzie automatycznie uzupełniać, bo tych gold nuggetów jest tam oczywiście więcej niż slotów. Możemy też wrzucić tutaj rudę żelaza, która też zaraz zacznie się przepalać. Nie wiem, czy będzie to akurat teraz widoczne. Tak, jest tutaj ruda żelaza i ona się również przepala. I to jest bardzo fajne, bo widać tutaj, jak to się uzupełnia powolutku. Oczywiście tej lawy będziemy potrzebowali mieć dużo, dużo więcej, bo jedynie taki mały zbiorniczek to jest za mało. Jak widać, jest już go mniej niż było. I tak, i mamy też coś takiego jak blank pattern, ja nie wiem czy ja to już pokazywałem wam. Na pewno będę potrzebował krzemieni, bo wiem, że z krzemieni da się robić niektóre elementy. Na pewno też będę potrzebował mieć więcej tych rzeczy, więc to się nazywało station, crafting station, tool station, ok. Więc tak, potrzebujemy workbench, jeden workbench sobie zrobimy. I teraz będziemy mieli coś takiego jak crafting station. I przy okazji ten crafting station możemy sobie ustawić tutaj. I jak widzicie, możemy się przełączać pomiędzy tool station a crafting station. Nie wiem, co robi crafting station jeszcze. Wiem, że tutaj możemy robić różnego rodzaju ulepszenia. Na przykład dodając tu diaksy, dodając tutaj kwarc, lapis, ten, redstone, jakąś sztabkę. No i to jest nasz wybrany element, na przykład kilof, czy na przykład ta pika, której raczej nie będę mógł zmodyfikować i kilofa raczej też nie będę mógł zmodyfikować, bo nie są to rzeczy z tej modyfikacji. Teraz tak, uwaga, potrzebujemy mieć troszeczkę więcej tych rzeczy. Dokładniej mówiąc, ja potrzebuję mieć jeszcze coś takiego, co się nazywa, uwaga, muszę to znaleźć, bo nazwy nie pamiętam. Tool Forge, Part Builder. Tak, potrzebujemy Part Builder. To się robi tak. Z jednego drewna i paterna. Okej, okay, no dobra. No to bierzemy jedno drewienko. Paterny mamy akurat 3. I zrobił się nasz Part Builder. Akurat się jeszcze prześpię, żeby nie robić tego wszystkiego ponad, żeby żaden głupi sąbiek nam tu nie wlazł. W ogóle chciałem wam nagrać dzień swojej pracy. Ale stwierdziłem, że to będzie zbyt nudne i nie nagrałem wam dnia swojej pracy. To skrzynkę na pewno będzie trzeba gdzieś indziej przestawić. Na razie niech zostanie. Tutaj mamy ten Part Builder i uwaga. Jak to działa dokładnie? Mamy coś takiego, ale tutaj mamy blank pattern, więc nie. Potrzebujemy tutaj zrobić jeszcze coś takiego jak sztabka, żeby móc odlewać sobie sztabki. Patrzcie teraz. Będziemy mogli zrobić coś takiego. Tutaj wybieramy w tym piecu, że chcemy golda. Mamy golda, 3 sztabki, 6 nuggetów. I teraz robimy coś takiego. To nam się wylewa do formy. No właśnie ta forma teraz powstaje. I mamy formę sztabki iNot Cast. I teraz możemy sobie na przykład wybrać Molten Iron. Zwróćcie uwagę na to, że mamy 4 sztabki, ja wrzuciłem tylko 2 rudy. To też jest fajna rzecz, bo ten piec dodaje nam troszeczkę więcej materiału niż włożyliśmy, jeśli chodzi o przepalanie rud. No i mamy sztabkę żelaza, ja sobie mogę tutaj ponownie przetopić. I teraz tak, co dalej? Part Builder, Blank Pattern. Co się teraz tutaj robiło? Dokładnie nie pamiętam.
chwila. Takie coś i... nie, bo ja musiałem jakoś jeszcze wytworzyć to. Part Builder. Does not contain. Ok, dobra. Tool Station, Pad Chest. Ok, dobra. Patyki, pattern i jakaś deska. Dobra, to też będzie trzeba zrobić. To nam się przyda. To i deska. Dobra, bierzemy skrzyneczkę. Możecie być ze mnie dumni w ogóle. Możecie mnie pochwalić w komentarzach, bo odrobiłem lekcję odnośnie tego całego pieca. Teraz to niszczymy. I tutaj mamy Path Chest. I Path Chest pozwala nam na przechowywanie tych... A nie, to jest Part Chest. Jeszcze jest coś takiego jak Pattern Chest. To nam pozwala przechowywać części, ale jest jeszcze jedna taka szafeczka. Tool Station. Czy mamy Tool Station? Mamy Tool Station, ok. Dobra. Path Builder, Pattern Chest. Dobra, jest jeszcze Pattern Chest. I to się robi w ten sposób. Mamy taką drugą szafeczkę, tutaj możemy się pomiędzy tym wszystkim przełączać, to jest bardzo fajne. Ale nie mogę znaleźć. Czego ja tutaj jeszcze potrzebowałem? Bo ja muszę znaleźć miejsce, w którym się wykonuje. Part Builder, to jest wszystko Part Builder. Ok, dobra. Tylko ja muszę jakoś ogarnąć skądś wzór. I not cast. Jakby to rozwiązać, bo ja nie pamiętam i to jest problem. Zobaczmy, jeszcze raz sobie poszukam tej modyfikacji. Ona się będzie zaczynała gdzieś tutaj. Jeszcze nie. Jeszcze tutaj. Dobra. Pickaxe Head Pattern. I trzeba to w czymś zrobić. Pytanie, w czym to trzeba zrobić? Czy tutaj nie ma żadnych innych takich bloków? Tinker Construct, to jest cały czas Tinker Construct. I tu jest nasze Materials and You. Ok. Ale ja potrzebuję jakiegoś miejsca, w którym mogę zrobić te na przykład Binding Pattern. Chyba, że to się robi w Part Builderze. Chwila, bo ja nie mam już tych patternów. Więc muszę dorobić, jak się robi, dwie deski i dwa takie te. Dobra, no to drogie nie będzie. Mamy 8 tych patternów jeszcze. I spójrzmy. Potrzebujemy na przykład to. Nie, bo to jest Tool Station już. Crafting Station. Muszę ogarnąć, jak to się robiło. No tak się ładnie przygotowałem i tutaj poległem. Nie wiem. Sapphire Large Sword Blade. Stencil Table. Co robi Stencil Table? Może to jest to, czego mi było potrzeba. Nie wiem, zobaczmy. Ja nie pamiętam. W ogóle pisaliście w komentarzach, że podoba wam się moja baza. Jedna osoba również napisała, że dodaje... Nie pamiętam, czegoś w rodzaju... Kurwa. Tool Station zrobiłem. A to miało być Stencil Station. Stencil Table. A to miało być z deską, okej. Okay. Dobra, dodałem dupy. Mogę to zrobić z tego drewna. Obawiam się, że raczej nie. Niestety. Starożytne drewno na to nie działa. Dobra, mamy ten stencil table. I spójrzmy. Dokładnie tak, to jest to, co ja chciałem. Tool Station wylatuje, bo drugiego nie potrzebuje. I teraz robimy tak. Bierzemy pattern. Wybieramy na przykład to. Large Sword Blade Pattern i tworzymy to. I teraz możemy sobie spojrzeć Tool Station, czego potrzebujemy, żeby zrobić ten duży miecz. To jest duży miecz? Nie, to nie jest duży miecz. Który to jest duży miecz? Nie ma tutaj dużego miecza. Dlaczego?
Park Builder, o co chodzi? Co to ma znaczyć? Chyba, że to jest bez znaczenia, jaki tutaj ten element broni. W sensie. Dobra, mniejsza o to. Teraz robimy coś takiego. Bierzemy to i dajemy flinty. Tyle, ile potrzeba, czyli tyle. O, tu jeszcze w dół musimy dać. Jest krut 2. Nie wiem, co to jest krut 2, ale jest to na pewno coś słabego, coś, na czym nam raczej nie zależy. Wkładamy tutaj nasze ostrze. Teraz zalewamy to złotem. I uwaga, zrobi się nam zaraz forma do odlewania ostrzy. To jest ciekawa rzecz. Ja jeszcze sobie tutaj pozwolę dołożyć troszeczkę sztabek różnych metali, bo jest tutaj tego troszeczkę za mało. Niech leci. Jak widać, to jeszcze zasycha, bo mi brakło. Brakło mi, dlatego zasycha tak długo, bo to nie zasycha, bo brakowało mi. Zobaczmy, materials and you. Okej, dobra. Tools. I co ja chciałem zrobić? Ja chciałem zrobić longsword, tak? Longsword? Nie, nie chciałem zrobić longsword. Chciałem zrobić coś innego. Clever. Clever, dokładnie tak. I clever tool forge. Ok, czyli jeszcze potrzebujemy zrobić ten tool forge. To są tak. Block of cobalt to coś innego. Block of. Dobra, dwa bloki żelaza. Cztery bloki żelaza. To jest serce coś tam i tool station, który wywaliłem przed chwilą. No dobra, czyli musimy się po niego wrócić. Dobra, to no jednak się ten tool station przyda. A możecie w ogóle powiedzieć, jak wam się podoba moje przygotowanie do odcinka, bo naprawdę postarałem się dla was i mam nadzieję, że to zauważycie. Trzeba jeszcze tutaj ten dół dokończyć, to jeśli o to chodzi, to zrobimy pewnie cały odcinek z rozbudowy naszej bazy. Myślę, że to się przyda. I teraz tak, żelazo, bierzemy żelazo, robimy 4 bloki i dobra, 4 bloki, czy to się nada, to i co jeszcze było potrzebne, a to miało być tak, nie, czyli cobblestone się nie nada, czyli potrzebujemy mieć te sert briki albo te sert jakieś inne rzeczy. A to jest problem, bo tego... Nie, dobra, jednak mamy tego, te sztabki jeszcze. Na szczęście. Już się martwiłem, że jednak się nie uda. Tool station. I bloki żelaza. No nie, no. Naprawdę musiałem w to nie trafić i odkliknąć. Dobra, teraz mamy. O, idealnie akurat się tutaj chyba skończy. Nasz cały ten. Jest Tool Forge. Jak widać, Tool Forge daje nam więcej możliwości niż dawał nam poprzednio ten. No dolej tego. Dobieraj golda i dolewaj. A ja sobie popatrzę, jakie są jeszcze materiały. Jest Pig Iron. Jak się robi Pig Iron? Nie ma tutaj napisane Mining Level Diamond. Jakiś Firewood. Paper. Super. Papier. Nie ma tak robić papierowe rzeczy. Nie wiem, jak się robi Pig Iron. Teraz oto jest pytanie, jak to zrobić. Mamy za to nasz Sword Blade Cast. I teraz tak, Pattern Chest. I Pad, to nie, tutaj to nie może być. Stencil Table, też nie. Tool Forge. Nie wiem, gdzie to mogę dać te casty. Casting table, pattern chest, nie ma czegoś tak jak casting chest, szkoda. Jest jeszcze casting basin do wypalania, do wytapiania pełnych bloków danych materiałów, ale na razie tym się nie będę zajmował. Materials, RDT, jakiś cobalt. Pytanie tylko, jak to zrobić? Skąd wziąć ten cobalt? Magma, kości. Przydałoby się, gdyby dali jakiś opis, jak to zrobić. Niestety tego tutaj nie ma, bo ja wiem, że Pig Iron robiło się w jakiś sposób, to był stop. Pig Iron jest stopem i nie pamiętam, jak on powstawał.
Bo wiem, że coś takiego było jak Big Iron, bo ja już kiedyś miałem do czynienia z tą modyfikacją. Niestety nie pamiętam, jak to dokładnie działa. Dobra, powiedzmy, że nie. Tutaj sobie postawię tą skrzynkę. Będzie skrzynka na rzeczy z tej modyfikacji. Materials and view i tak dalej, i tak dalej. I teraz sobie zobaczmy. Trochę ziemi. Ziemię się chyba da przepalać. Marble. Nie wiem. No dobra, zacznijmy od ziemi. Zacznijmy od ziemi, a wezmę zaraz książkę Materials and View i zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy dirta się da przepalać? Da się dirta przepalać, dokładnie tak jak mówiłem. Materials and View, zobaczmy. Tool Materials i teraz tak, mamy tutaj wszystkie rzeczy. Tool Materials, Ruby. Ok, czyli z Rubinu da się robić rzeczy, z tym, że Rubinu się nie przetapia, bo już próbowałem go przetapiać. Szafir. Tutaj mamy poziom kopania obsydian. I dobra. Red Garnet. Tak wszystkie rzeczy z tej modyfikacji mają chyba takie same statystyki. Z Biomes of Planety. Period, Sapir, Ruby. A zobaczmy, czy ja mam tego rubinu dostatecznie dużo, to możemy sobie zrobić rubinowy miecz. Tylko spójrzmy, to się robiło w nie Stencil, a Tool Forge. Też nie. Path Builder. Ok, dobra. Czyli potrzebujemy tego. I zróbmy sobie. Nie wiem, no coś sobie zrobimy, zaraz coś wymyślę. Co ja bym chciał mieć z rubinu? Możemy sobie zrobić z rubinu na przykład siekierę. Siekiera mi się kończy, więc to będzie niegłupi pomysł. Gdzie jest tylko... To jest od siekiery? X-head pattern, ok. Mamy to. Teraz zobaczmy sobie materials and you. I teraz tak. Tool materials. Rubin jest na poziomie obsydianu, czyli to jest dobrze. I teraz tak. Uchwyt z tego ma 100 użyć, a na przykład z żelaza ma minus 200. A nie, dobra, to jest firewood. Żelazo jest po tej stronie. Użyć ma 60. Ok. A uchwyt na przykład, nie wiem, z kamienia minus 50. No to lipa. No dobra, nieważne, mniejsza o to. Stencil table, nie? Part builder, ok. I w związku z tym, że tego się nie da przepalić, bierzemy Ruby X. I mamy tutaj, że użycie jest 600, mining speed jest 10. I teraz musimy zrobić coś takiego jak stencil table z powrotem. Teraz robimy uchwyt. Tool rod pattern. I teraz pytanie, z czego ja bym chciał zrobić ten rod? Czy tam ogólnie. Nie wiem, zobaczmy, jak to wychodzi z Diaxem. Tu material. Nie ma tutaj diamentów. Ok, dobra. W takim razie, jeśli diamentów nie ma, to zobaczmy, czy mam jeszcze szafir albo jakiś inny materiał. Mam bursztyn. Czy bursztyn tutaj jest? Bursztynu tutaj nie ma. Więc z bursztynu tutaj nie skorzystamy. Czy jest jeszcze coś innego z takich ciekawszych rzeczy? Night slime. Możecie mi powiedzieć w ogóle, skąd brać te materiały wszystkie tutaj, bo ja nie mam pojęcia. Bo no tego to ja nie wiem. Slime, blue slime, magma slime, tego też nie wiem. Obsidian. Mamy to obsydianu. Dobra, niech będzie, poświęcę ten obsydian. Mamy liquid dirt. Nie wiem, czy to się da jakoś przemieszać, czy nie. No dobra, mniejsza o to. Możemy sobie ten obsydian oczywiście przetopić. Tutaj się pokazały jeden blok, a drugi jest tutaj. No i teraz tak. Materials and you. Obsydianowy handle jest słaby, ale extra jest dobry. Dobra, to zobaczmy sobie teraz tak. Jeśli extra, czyli ten dodatek, kościany uchwyt jest spoko. Kościany uchwyt jest tani i jest spoko. Kości mamy dużo, więc możemy go zrobić. Czyli teraz tak, part builder, to kościany uchwyt, stencil table i potrzebujemy teraz, z czego się robi jeszcze siekierę, tool forge,
Gdzie jest siekiera? Tu jest siekiera. Potrzebujemy ten krzyżyk. Ok, dobra. Czyli stencil table. Ten krzyżyk. I ten krzyżyk potrzebujemy sobie zrobić z tego. Z flinta. Teraz trzeba zrobić odlew ze złota. Mogę sobie te paterny tutaj już pochować. No więc jeśli da się tylko po jednym takim samym, no dobra. I teraz tak, teraz bierzemy sobie obsydian. Robimy odlew z obsydianu. Jest w blokach. No i dobra. Mamy nasz obsydian binding. I teraz robimy całą naszą siekierkę. Bierzemy to. A, czyli jeszcze jest to. Tutaj, czym jest to? Stencil table, czym jest creeper? Large plate pattern. Nie wiem, co to jest, ale niech będzie. O nie! Co ci się dzieje? Ziomek? Ziomek? Jesteś głodny? To dlaczego sobie nie zjesz? O kurde. Dobra, już. Nażarłeś się? Och, na szczęście. No dobra, niech to zostanie na razie otwarte. A później mu przebudujemy tą bazę. Jego. Large plate pattern. Ok, dobra, wracamy do roboty. Large plate. Czym jest large plate? Tego ja nie wiem. Tool forge. Zwykły toporek. Ok, dobra. Aha, bo to jest coś innego. To jest lumber axe. A, dobra, bo to się robi jeszcze inaczej. Czyli tego nie zrobimy. Ok, czyli musimy zrobić na razie mały toporek. Czyli bierzemy to. Bierzemy to. I bierzemy to. I patrzcie to. Mamy nasz toporek. Mining speed to jest 10,2. I teraz możemy to jeszcze zupgrade'ować. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tylko musimy odłożyć ten materiał, które stąd pobrałem. Żeby był porządek. Dobra. I teraz tak. Diamenty, redstone, to... Nie wiem, czy coś się jeszcze przyda. I teraz zobaczymy, jak wygląda ulepszanie tego, bo ja wiem, że te rzeczy mogą mieć też swoje poziomy. Nie wiem, czy mam wgrane to, bo to chyba wymagało też jakiegoś czegoś tam jeszcze. Wymagało jakiegoś addona czy czegoś. Tool station. Ok. Mamy nasz toporek i dodajemy diaksa. I na przykład dostaję plus szybkość do kopania. Weźmy to. A co daje to? To daje jeszcze hejsta. 1 na 50. Ok. Bonus speed. No i fajne to jest, dobra. To zróbmy hejst na 30. Niech ma plus 12%. Co daje lapis? Repair and modify. To daje szczęście. Lapis daje szczęście, dobra. Szczęścia nie potrzebujemy. Wow. Mamy nasz toporek. Pierwszy przedmiot, jaki stworzyłem. Wytworzyłem swój pierwszy przedmiot. Zaraz pójdziemy go wytestować. Zobaczymy, jak będzie się sprawował w akcji. O, wystarczy nam jednak jeszcze węgla, na szczęście. W następnym odcinku myślę, że wytworzymy sobie nowy kill-off i po wytworzeniu tego kill-offa będziemy mogli pójść... Zaraz się zrobi noc, no to nie. No to pójdziemy sobie w dzień. Po wytworzeniu tego kill-offa będziemy mogli pójść na przykład do cave'ów go wytestować. Warto będzie to pozbierać. I trzeba będzie temu naszemu ziomeczkowi Henodunosowi powiększyć zaraz to jego miejsce. Chodź tu, ziomeczku. Ty zgłodniałeś chociaż trochę? No nie, no teraz to się już potrafisz ruszać. Jak ci wrzucę, to zjesz? Zjesz. Czemu nie umiem na ciebie dinopedią kliknąć? Nie wiem, skam. Dobra, mało istotne. Odkładamy nasionka.
zrobimy sobie więcej chleba i trzeba będzie później tą farmę powiększyć albo zrobić nową. Chociaż no pisaliście w komentarzach, jedna osoba pisała, że farma się jej podoba, a druga osoba pisała, że całokształt domu się podoba, tylko że będzie to trzeba wszystko później jeszcze rozwinąć. Tu będzie trzeba dołożyć też, nie wiem, czy jakieś schodki, czy coś innego. No coś tu się dołoży potem. No i tak się prezentuje nasz cała stacja robocza nasza. Czyli wsadzę tutaj to jest widoczne. Fajnie, że jest widoczne. Z tym, że ja bym chciał tutaj to wsadzić i będę potrzebował później zrobić sobie jeszcze tego jakiegoś screenka czy coś. Nie wiem, co nam daje ten diament. Mining speed jest duży. Nie wiem, jak to zobaczyć, jak to ma z levelami. Chyba, że to tutaj nie ma leveli. Mogłem tego nie dodać. Dobra, przespiamy się i lecimy. Albo jeszcze chwila. Jeszcze potrzebuję troszeczkę tych rzeczy. No bo te rzeczy z tej modyfikacji, one są znacznie, znacznie lepsze niż... znacznie lepsze niż rzeczy z domyślnego Minecrafta, więc ja sobie tutaj to wszystko wrzucę. I niestety, jak widać, mamy dość mało miejsca w naszym piecu, więc będzie trzeba troszeczkę więcej tego później naładować. Sreny. Kurde, jest 12:30. Już były sreny, zanim zacząłem nagrywać odcinek i miał ich już nie być, bo czytałem na internecie specjalnie, że to są treningowe, że sprawdzają, czy wszystko działa i tak dalej. A tu dupa, jeszcze raz sprawdzają. Chyba, że teraz jest prawdziwy alarm bombowy. No to już za późno. Nagrywam odcinek i pewnie nie zdążę zareagować. Szybko to ścina. Na pewno szybciej niż żelazna siekierka. Diaksowej dla porównania robił nie będę. Ale naprawdę szybko ścina drewno. No głupia kura. O, a ja stąd jadimieś zostałem. Nie wiem. Możemy tutaj zasadzić trochę tych drzew. Ła, dobra, z roślinki dostałem damage. Które tych drzewek można tutaj zasadzić. Myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Później się bardzo przydadzą. Jajka też warto pozbierać. Jajka będą na później. I tak oto wygląda nasza siekierka. Kościano, rubinowo, obsydianowo, diamentowo, redstone'owa. Dajcie koniecznie znać, jak odcinek wam się spodobał. Ode mnie to tyle. Widzimy się już w następnym. Do zobaczenia. No i cześć!